sprawa, bo się tak zastanawiałam nad to, o czym mówił pan Kraśnicki. Kwestia, gdzie on zwrócił uwagę na takie aspekty społeczne, jeśli chodzi o tą dokumentację hydrogeologiczną, że społeczeństwo, może być ta grupa nacisku. Też to jest tak, że społeczeństwo nie ma świadomości. To, co pan przedstawił, przedstawił to jasno, rzeczowo. Ja w ogóle jestem noworodzianką z pochodzenia, tak, jeśli chodzi o wiadomości na temat kopalni, że jest to też to, co może przemawiać do ludzi, to aspekt ekonomiczny i zdrowotny. Tak myślałam, w jaki sposób można by było w krótkich informacjach dotrzeć do mieszkańców, żeby chociażby zwrócić uwagę na to, co się będzie działo, jeśli będą te wody wypływały do zbiorników, że będzie to też duże zanieczyszczenie związkami, no, typu na przykład ten kwas siarkowy 6, czy z kolei też substancjami, metalami radioaktywnymi, czy ciężkimi. Czyli presja też społeczna, żeby ta diagnoza była rzeczowo przygotowana, ale też z drugiej strony, żeby to równolegle jak do ludzi docierać. Bo generalnie my jako grupa mieszkańców, mówię w takim aspekcie ogólnym, nie jesteśmy średnio zainteresowani, co będzie za 10-20 lat z przyrodą. Natomiast dla mieszkańców jest istotne, że tu i teraz mamy miejsce pracy. Czyli ten aspekt ekonomiczny i zdrowotny. Kto by tą dokumentację hydrogeologiczną miałby nadzorować, przygotowanie. Też tak się myślałam o tej mineralizacji wód, co z tymi solankami, co z solanką z kopalni, czy są próby takiego podjęcia podejmowane w jakiś sposób zmniejszania zasolenia, bo też rozumiem, że w tym przypadku, jeśli jest większe zasolenie, to też się zmniejsza możliwość pobierania wody przez rośliny, tak? Czyli też dodatkowo powoduje to niszczenie torfowisk. No i też myślałam o takiej barierze komunikacyjnej między mieszkańcami a ludźmi, którzy, tak jak pan, zajmują się tymi sprawami. W takim sensie dotyczy to, bo my jesteśmy właściwie tu wszyscy, którzy jesteśmy przekonani, tak? Bo teraz my możemy nieść tą informację dalej, ale czy ktoś, na ile władze tam gminne czy mieszkańcy będą chcieli tego wysłuchać? Ale jeśli to już dotrze, to myślę, że będzie duży, silny nacisk społeczeństwa. Myślę, że to jest istotne, tak, ekonomiczny aspekt i zdrowotny. No i w ogóle dziękuję. Ja się chciałem tylko zapytać, jaka jest ilość dobowa wody z kopalni wpuszczana do rzeki Świnka i czy to już wpływa na jej stan, czy jeszcze nie jest to zagrożenie. Chodzi głównie o ilość wody na dobę do rzeki Świnka. Bardzo dziękuję. Dalej z tego sali. Tak, właśnie ja też miałam pytania o to, dlaczego żadne z tych złóż nie ma dokumentacji odpowiedniej i kto ewentualnie miałby to opracować, na czyje zlecenie i co dalej z tym zrobić. Oraz moje drugie pytanie jest takie, jak daleko wpływa na zaburzenia tych wód kopalnia, tak? Na przykład w kilometrach. Jaki zasięg negatywny ma dana kopalnia na przykład na danym obszarze? Chciałam się spytać, wiem, że pana prezentacja dotyczyła, jakby tutaj generalnie zajmujemy się wpływem
kopalni węgla. Natomiast chciałam się spytać, czy pan jako przyrodnik i również jako członek Stowarzyszenia CMOK ma wiedzę na temat wpływu kopalni torfu, które są tutaj w gminie Urszulin na terenie Krowiego Bagna? Do doktora Chybowskiego jeszcze pytanie, bo mówił pan o tym, że być może powinno się wykupywać te najcenniejsze torfowiska. To w sumie mam pytanie, jak pan to widzi? Kto powinien to wykupywać? Czy osoby prywatne i co później, czy stowarzyszenia, czy jakieś fundacje i co potem z tym zrobić? Czy gminy, czy właśnie tak? Czyli kto powinien wykupywać? No tak, tam padło, tak, że powinno się wykupywać najcenniejsze miejsca, tylko kto powinien to robić i za co? Rozumiem. W kontekście tych dwóch pytań, Joanny i koleżanki, też do doktora Chybowskiego, czy jakby perspektywa rozszerzenia Polskiego Parku Narodowego o Krowie Bagno i z możliwością jakby rekultywacji tych terenów i przywrócenia im stanu naturalnego, czy to jest jakaś szansa i jakaś perspektywa zachowania tych terenów cennych przyrodniczo? Dziękuję. Też zastanawiam się, na ile się udało renaturyzować jakieś torfowisko, takie, które uległo degradacji. Czy są jakieś dane na ten temat? W przeszłości, czy się udało? Czy komukolwiek się udało zdegradowane torfowisko? Czy udało się zrenaturyzować jakieś torfowisko? I jeszcze mam pytanie do pana Kraśnickiego w kwestii zbiornika GZWP 407. Czy jakby katastrofa, która mogłaby nastąpić poprzez eksploatację złóż, jakby jakiego rzędu byłyby straty, to znaczy ile ludzi, jaki obszar w Polsce mógłby zostać pozbawiony dostępu do wody pitnej, gdyby rzeczywiście nastąpiła taka katastrofa polegająca na zanieczyszczeniu tudzież odpływie tych wód ze zbiornika przez eksploatację złóż węgla. Dobrze, to pytanie numer jeden. Jak dotrzeć do mieszkańców z informacją o możliwych zanieczyszczeniach? To chodziło o zanieczyszczenia hydrogeologiczne, prawda, w tym pytaniu. W jaki sposób można dotrzeć do mieszkańców? Myślę, że przede wszystkim mówiąc o tych zagrożeniach, o których Państwu opowiadałem dzisiaj na tym wystąpieniu, bo tak jak mówię, są dwa najważniejsze rodzaje zagrożeń. Pierwszy to wiąże się z powstawaniem tych niecek obniżeniowych, czyli te zmiany zwierciadła, położenia zwierciadła wód podziemnych. To oznacza, że jedne obszary zostaną osuszone, a drugie zalane. Zresztą to jest obserwowane obecnie na obszarze kopalni Bogdanka i to, co tam ludzie obserwują na miejscu, to moim zdaniem najlepiej by było nawet bazować na opowieściach rolników, którzy mają swoje pola na obszarze, który jest eksploatowany przez kopalnię Bogdanka, z jakimi oni problemami się borykają. I wtedy analogicznie, skoro tam tego typu problemy występują, to i na pozostałych złożach również powinny mieć miejsce. Bardzo dziękuję. I kolejne dwa pytania można połączyć. Kto nadzoruje dokumentację hydrogeologiczną i też czy są podejmowane próby zmniejszenia zasolenia wód? Jeśli chodzi o nadzór, dokumentacja hydrogeologiczna jest sporządzana przez wyspecjalizowane firmy, które zatrudniają hydrogeologów z uprawnieniami do sporządzania takich dokumentacji. Robi to inwestor na swój własny koszt. Jest to jego obowiązek, ponieważ żeby uzyskać na pewnym etapie pozwolenie wodnoprawne na odwadnianie kopalni, to on musi najpierw załączyć dokumentację hydrogeologiczną. I inwestor doskonale wie o tym, że prędzej czy później będzie musiał taką dokumentację zlecić i sporządzenie i uzyskać jej zatwierdzenie w Ministerstwie Środowiska, bo taka jest ścieżka postępowania. A więc kto nadzoruje? Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych, która jest właśnie takim organem właśnie przy Ministrze Środowiska.
jakby tutaj o co chodzi w tej roli społecznej, roli państwa, żebyście wy, państwo, domagali się od inwestora, żeby inwestor sporządził tą dokumentację nie na etapie, na którym będzie już miał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, czyli kiedy już RDOŚ wyda swoją decyzję, bo to już jest z naszego punktu widzenia, ze strony społecznej, to już jest musztarda po obiedzie. Istotne jest, żeby inwestor sporządził tą dokumentację, zanim przystąpi do pisania raportu oddziaływania na środowisko, bo kiedy ma przeanalizowane oddziaływanie na zasoby wodne, kiedy ma przeanalizowane oddziaływanie na zasoby przyrodnicze, to dopiero na tej podstawie może powiedzieć, jakie te oddziaływania będą na wody i na przyrodę. I na tej podstawie dopiero może pisać raport. O to chodzi. I moim zdaniem ta presja społeczna z państwa strony powinna dążyć do tego, żeby przesunąć ten termin na wcześniej, żeby sporządzono ten raport wcześniej. Przepraszam, nie raport, tylko dokumentację. Dobrze. I kolejne pytanie. Jaka jest ilość dobowa wody wpuszczanej do rzeki Świnka? Powiem uczciwie, to jest ilość zmienna, ponieważ to się określa mianem tego dopływu do wyrobiska, czy też dopływu do kopalni. To się zmienia w zależności od tempa eksploatacji, ale ogólnie to jest ilość rzędu około 10 metrów sześciennych na minutę, czasem kilkanaście, czasem trochę poniżej 10, czyli jeżeli my sobie te 10 metrów przemnożymy przez liczbę minut w dobie, no to wychodzi nam kilkanaście tysięcy metrów sześciennych wód dołowych dziennie odprowadzanych do wód powierzchniowych, do rzeki Świnki. Dziękujemy. Kolejne pytanie troszkę wraca do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli dlaczego nie ma dokumentacji i kto tak naprawdę miałby ją opracować? To troszkę już się to pojawiło. Więc tak jak wspominałem tam, no kto już opracować, to już mówiłem, kto kiedy i na jakim etapie. Dlaczego nie opracowano jeszcze tych dokumentacji? No właśnie dlatego, że inwestor zazwyczaj tłumaczy się w ten sposób, że obowiązek sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej nie wynika wprost z przepisów prawa geologicznego i górniczego. Jest to prawda. Ale to nie oznacza, że inwestor nie może sporządzić tej dokumentacji na tym etapie. Natomiast powinien ją sporządzić ze względu na nadrzędny interes społeczny, czyli ochronę zasobów wód podziemnych, w szczególności głównego zbiornika wód podziemnych 407, oraz ze względu na ochronę przyrody, na możliwy negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze. I ten nadrzędny interes społeczny, moim zdaniem, powinien być tutaj ważniejszy. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak daleko sięga negatywny wpływ kopalni na obszarze, na której ona jest? Czy można to określić na przykład w kilometrach, czy w kilkudziesięciu? Więc tak, jeżeli mówimy o zmianach na powierzchni terenu, czyli powstawaniu nieckie obniżeniowej, to tak jak pokazywałem Państwu na tym slajdzie, że tam, gdzie wybierane jest złoże, tam na tym obszarze dojdzie do powstania nieckie obniżeniowej, czyli w granicach złoża dojdzie do tych odkształceń, dojdzie do powstania niecyk obniżeniowych na tym obszarze. Ale to nie jest jedyne możliwe oddziaływanie. Są jeszcze dwa rodzaje. To jest przede wszystkim zrzut wód dołowych do rzek. No i teraz, jeżeli do rzeki Świnki będzie zrzucane dalej te tysiące metrów sześciennych zasolonych wód z tymi radionuklidami, no to tak jak ta rzeka odprowadza do swojego odbiornika, prawda, to jest dopływ bodajże Wieprza, tak, Wieprz dalej, no skutki tego ciągnąć się mogą ileś kilometrów poniżej kopalni, poniżej miejsca zrzutu tych wód dołowych do rzeki. Jest jeszcze trzecia forma oddziaływania, mianowicie zlokalizowanie tak zwanego zwałowiska, no bo zawsze, kiedy wydobywa się węgiel, wydobywa się też skałę płoną. Tą skałę płoną składuje się na zwałowisku, co można chociażby zobaczyć przy kopalni Bogdanka, tą hałdę. To nie są odpady neutralne dla środowiska. Te skały zawierają zarówno metale ciężkie, jak i radionuklidy,
ulegają wietrzeniu, tam występuje węgiel w niewielkich ilościach, ale on ulega utlenieniu i cały ten kwaśny drenaż górniczy zachodzi też na powierzchni terenu na tej hałdzie. A to oznacza, że odcieki z tej hałdy będą zawierać zarówno ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu, tych metali ciężkich, które wymieniałem, arsenu czy pierwiastków promieniotwórczych, radionuklidów. I teraz w zależności od tego, gdzie takie zwałowisko jest umieszczone, zazwyczaj jest na terenie złoża, wtedy to oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe jest lokalne, tam na tym miejscu, ale jeżeli jest poza obszarem złoża, no to, że tak powiem, będzie ono negatywnie oddziaływać jeszcze na dodatkowo jakiś inny obszar położony poza złożem. No to jest już wtedy oddziaływanie rzędu kilkuset metrów do kilometra. Mówię o zanieczyszczeniu wód podziemnych, bo powierzchniowe, jak już wspomniałem, no zanieczyszczenia przez wody powierzchniowe są niesione wiele, wiele kilometrów. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Jaka jest wiedza na temat kopalni torfu na terenie Krowiego Bagna? Tak, generalnie kopalnie torfu jakby uznajemy za szkodliwe dla środowiska jakby z kilku względów. Po pierwsze, torf jest trochę jakby tak jak mówiłem o tempie powstawania tego. Torf jest zasobem nieodnawialnym, trochę jak węgiel, więc jakby eksploatowanie go nie jest dobrym pomysłem. W przypadku takiego torfowiska jak Krowie Bagno, które jest już osuszone, to po pierwsze jakby powstawanie tych nie wiem, zbiorników po kopaniu torfu, jakby no to wydobywanie tego torfu uniemożliwia potencjalną renaturyzację tego obszaru. Poza tym woda z tych obszarów paruje szybciej niż z gleby czy z podłoża, więc te kopalnie drenują jakby ten obszar. Ale w takim szerszym, jakby no tutaj w przypadku Krowiego Bagna, no to jest właśnie złożona sprawa przez to, że ten obszar jest już od kilkudziesięciu lat zaburzony, ale jakby tutaj wykorzystam to, żeby takie generalne stwierdzenie powiedzieć, jakby torf, wydobywanie torfu, czy to jako podłoże dla roślin w takich domowych uprawach, czy w uprawach szklarniowych, jest szkodliwe dla środowiska, no bo wiąże się, no w Polsce jest głównie eksploatowany z osuszonych torfowisk, bo takie mamy, ale jakby torf na przykład z obszaru Białorusi pochodzi często z naturalnych torfowisk, gdzie jakby kopanie tego torfu powoduje ich zniszczenie, jakby torf, stare torfianki, takie jak mamy nawet w Poleskim Parku Narodowym, to jest trochę coś innego niż wydobywanie aktualnie torfu ciężkim sprzętem i też jakby to już tak trochę odchodzę, ale torf wcale nie jest takim dobrym podłożem. Znaczy jest używany jako podłoże dlatego, że jest jałowe, bo nie ma tam żadnych nasion, tak? Ale jest kwaśny, więc w przypadku większości upraw trzeba jakby odkwasić to podłoże. Jakby i chłonie dobrze wodę, ale jest tutaj jakby zwracam się już powiedzmy to do Państwa jako ewentualnych użytkowników. Wiem, że większość podłoży, które się kupuje w sklepach ogrodniczych, to jest właśnie na bazie torfu, ale tak poszukajmy takich bez torfu, na przykład na bazie kompostu i tak dalej. No generalnie używanie torfu i wydobywanie torfu jest, no tak traktujemy jako niekorzystne dla przyrody jednoznacznie. Dziękuję. I kolejne pytanie. Kto powinien wykupywać torfowiska przyrody, te obszary cenne? Tak, ja chętnie się jakby przygotuję lepiej do odpowiedzi na to pytanie, ale jakby w Polsce ten trend raczkuje, ale już się dzieje. Są stowarzyszenia, które wykupują po prostu obszary. Centrum Chorony Makradeł ostatnio kupiło kawałek Doliny Rozpudy, o którą kilkanaście lat temu była walka przy okazji budowy obwodnicy Augustowa tam i no to będzie objęte ochroną, tak, bo więc jakby ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W naszym przypadku to były środki od, no wpłaty po prostu od członków i też od firm, które jakby w ten sposób jakby chciały, że tak powiem, swój zielony obraz narysować. Ale no w tym przypadku uważam, że to powinna być spółka Bogdanka. No jakby przyciśnięto do odpowiedzialności przez władze lokalne tutaj.
powinna, uważam, jakby robić więcej w kierunku działań jakby no, na korzyść przyrody i moim zdaniem to by był najlepszy pomysł. Po prostu te środki przekazać na wykup. Ale jakby no... Nie potrafię tak szczegółowo odpowiedzieć. No, uważam, że to powinno się dziać w ramach kompensacji przyrodniczej i to niekoniecznie musiałyby być właśnie te obszary zaburzone w wyniku działalności kopalni, tylko inne no, osuszone torfowiska, których niestety pod dostatkiem jest w okolicy. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy perspektywa rozszerzenia Polskiego Parku o Krowie Bagno może być pomocna w kontekście ochrony? Tak, znaczy to też połączę z następnym pytaniem, tak, o renaturyzację, bo czy włączanie na przykład tego obszaru, który wymaga bardzo dużej działalności, jest włączanie go do Parku Narodowego, który generalnie opiera się na ochronie, w dużym stopniu na ochronie biernej, tego nie wiem, jakby to... Wydaje mi się, że tak, ale no jakby już wiemy, że na przykład w kontekście, w tej chwili w Polsce 1% powierzchni jest objęty przez, jest chroniony w ramach parków narodowych. Unijna strategia bioróżnorodności zakłada, że będziemy mieli 30% powierzchni chronionej w jakikolwiek sposób, w tym 10% ochroną ścisłą. Ale ja myślę, że to nie będzie ochrona ścisła w rozumieniu, że nic nie robimy, tylko ochrona ścisła w rozumieniu takim, że tak jak są w parki narodowe w tej chwili, tutaj jak już mówiłem, jest ochrona czynna w Poleskim Parku Narodowym. Tak więc generalnie uważam, że to jest dobry pomysł, jakby pomógłby przyrodzie i poza tym musimy powiększać powierzchnię parków narodowych, nie tylko ze względu na unijną strategię, ale też wiemy, że jesteśmy zależni od przyrody, od bioróżnorodności i wiemy też, że bez ochrony bioróżnorodności nie przystosujemy się do warunków, które już panują i nas czekają. Jeśli chodzi o... więc Krowie Bagno uważam mogłoby być świetnym poligonem renaturyzacyjnym. Czy są przykłady skutecznej renaturyzacji? Takiego torfowiska, jak jest, nie wiem, wokół jeziora Moszne, albo wokół jeziora Karaśne, albo na Bagnie Bubnów, one tam różnią się trochę, tak? Ale chodzi mi o otwarte torfowisko, które w niewielkim stopniu ulega zarastaniu przez inne gatunki niż te typowo torfowiskowe, czyli no, głównie te mchy. I no, jakby. Gdzie panuje, to gdzie trwa wiązanie węgla, tak jak mówiłem, to jest praktycznie niemożliwe, ale jest wiele ścieżek, w których możemy zwiększyć wartość takiego obszaru i też chętnie o tym powiem więcej. Na przykład no, jest coś, co nazywa się paludikulturą, czyli rolnictwo bagienne na nawodnionych torfowiskach. Można pozyskiwać na przykład przy pomocy ratraków pałkę albo trzcinę. Pałka jest dobrą źródłem paszy, trzcina jest, można wykorzystywać trzcinę do izolacji budynków. To trochę brzmi jak science fiction, tak? Ale jakby takie rzeczy na przykład w Niemczech się dzieją, gdzie jakby ilość naturalnych torfowisk jest dużo mniejsza, bo oni jeszcze skuteczniej odwodnili swoje torfowiska. Ponownie zalane torfowisko przestaje emitować dwutlenek węgla, więc mamy już tą korzyść, chociaż że przestaje się ze źródła dwutlenku węgla staje się powiedzmy po kilku latach neutralne. To jest tam trochę niuansów, ale staje się neutralne klimatycznie. Do tego jakby ten szybki wzrost roślin, takich szybko rosnących jak trzcina czy pałka, może być korzystny właśnie ze względu na wiązanie substancji biogennych, takie strefy buforowe, zwłaszcza wokół rzek. To są rzeczy, które, nie wiem, 5-10 lat temu jeszcze były bardzo niszowe, a teraz się o tym mówi, nawet Ministerstwo Klimatu i Środowiska jakby i otwarcie mówi o tym, że musimy odtwarzać torfowiska, jakby, żeby prowadzić taką naturalną retencję i naturalną właśnie oczyszczanie wód, tak, żeby chronić nas przed skutkami eutrofizacji, więc jakby w skrócie jest wiele przykładów na udaną renaturyzację torfowisk. Tak jak na przykład Bagnowizna, niedawno było o tym głośno, to jest po prostu, to są osuszone łąki, ale ze względu na to, że tam przez jakiś czas nie było prac utrzymaniowych, te poziom wody wzrósł i pojawiły się tam gatunki ptaków związane z torfowiskami, przynajmniej część tych gatunków, tak? To nigdy nie wróci do takiego stanu sprzed osuszenia, ale już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zdecydowała, że to już jest cenne siedlisko, że nie można pogłębiać już tych rowów, tylko zostawić
stosunki wodne takie, jak są. Więc są przykłady. No niestety nie przywrócimy nigdy torfowiska. Tak jak las po 100 latach będzie wyglądał, będzie miał już wiele cech lasu naturalnego. W przypadku torfowiska tak nie jest, ale no jest wiele rzeczy, które możemy zrobić i są na to przykłady z Polski i ze świata. Dziękuję. I ostatnie zapisane pytanie. Jakiego rzędu byłyby straty, na przykład jaki obszar byłby pozbawiony wody pitnej albo zagrożony, jeśli chodzi o wodę pitną w przypadku wydobycia? Jeśli chodzi o zasięg tych obszarów, no to tak jak wspominałem, te oddziaływania na stosunki wodne przede wszystkim koncentrują się na obszarze złoża, na tej części obszaru złoża, na której prowadzona jest eksploatacja. Po drugie, tutaj też chciałbym, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Tu na Państwa na Lubelszczyźnie są takie stosunki wodne, że eksploatacja górnicza nie spowoduje całkowitego zaniku zasobów wód podziemnych tego głównego zbiornika 407, ale częściowe ich zubożenie, czyli zmniejszenie tych zasobów. I druga kwestia, należy się spodziewać pewnych niekorzystnych procesów, które prowadzić będą do zmiany składu chemicznego tych wód, pogorszenia ich jakości. Po prostu to są takie dwa czynniki, z którym może się to wiązać. Dlatego to są oczywiście bardziej długoterminowe zjawiska. One mogą wystąpić nawet po kilkudziesięciu latach od rozpoczęcia eksploatacji. Niemniej jednak na takim obszarze takich procesów należy się spodziewać. Czy to nie jest raczej kwestia, że zabraknie wody, jakby na skutek samego działania kopalni, ile raczej, że tej wody będzie owszem mniej, i że jakość jej będzie gorsza. Natomiast to, co się o wiele bardziej przyczyni do zmniejszenia zasobów wodnych, no w ogóle w Polsce, no to jest przede wszystkim zmiana klimatu. To jest to zjawisko, które nas dotyczy jakby niezależnie. Bardzo dziękujemy.